Witajcie, kochani, na kolejnym naszym przystanku. Wiem, że wielu z Was bardzo prężnie pracuje nad tym, żeby coś zmienić w sobie. I dochodzimy już do bardzo konkretnych rezultatów. I za każdym razem, jak coś czujemy, że osiągamy, to oprócz tego, że rzeczywistość wokół nas się zmienia, że wszechświat nam pokazuje, że zauważa w nas te zmiany, to pamiętajmy, żeby siebie pochwalić, siebie przytulić, nagrodzić. Właśnie ja dzisiaj robię sobie taką nagrodę, tym spacerem, takim kompletnym wyluzowaniem, takim harmonizowaniem siebie z przyrodą, właśnie z tym wszystkim, co jest wokół mnie. I chciałabym Wam z tym śpiewem ptaków, który tutaj słyszycie w tle, przekazać taką energię właśnie spokoju, radości, takiego szczęścia z małych rzeczy. Bo to jest przecież tylko spacer, spacer po lesie. Ale kochani, właśnie tak tutaj odczuwam tyle energii, tyle budowania. Ptaki tutaj szaleją, znoszą do tych swoich gniazd gałązki, śpiewają, przekrzykują się. No widać takie ogromne zamieszanie. I to jest właśnie taki power, który powinniśmy z tej przyrody wziąć do siebie. Przytulajmy drzewa, czujmy, jak rośnie trawa. To naprawdę dodaje dużo energii. To dodaje takiego blasku naszemu codziennemu życiu. I właśnie dzisiaj rozłożyłam oczywiście jak zwykle kartę. I wzięłam ze sobą karty wyroczni. I tutaj taka cudna energia nam wyszła. Budowania domu. Taka karta poczucia bezpieczeństwa. Bycie zaakceptowanym. Bycia częścią grupy, bo na tej karcie widać żyrafę, taką małą żyrafkę, która się pewno dopiero urodziła i jest zaakceptowana przez swoją mamę, przez rodzinę, taka jaka jest. Wszyscy są szczęśliwi, że ona się pojawiła. Od razu na wstępie dajmy sobie i my takie 10 na 10 w skali Apgar. Tak jakbyśmy się na nowo urodzili. Zwłaszcza, że tutaj z kart tarota wyszła nam karta takiego odrodzenia. Karta sądu Bożego. Karta zmartwychwstania. Pozwólmy odrodzić się sobie na nowo. Właśnie takich z pełną akceptacją wobec tego wszystkiego, co jest w nas. Jesteśmy poskładani z różnych niedoskonałości i z takich rzeczy, które w sobie lubimy i z takich, których niekoniecznie jesteśmy zadowoleni. A jednak stanowimy jakąś spójną całość i pozwólmy sobie na bycie takimi nieperfekcyjnymi do końca, na takimi, jakimi jesteśmy. Pozwólmy sobie czegoś nie umieć, nie wiedzieć. Poczujmy się po prostu sami ze sobą fajnie, bezpiecznie. Tak jakbyśmy właśnie byli w domu. Bo zanim zaczniemy budować takie miejsce bezpieczne z kimś, a myślę tutaj o takiej dużej wzajemności, byciu w relacji, bo pokazała nam się też karta dwóch kielichów. Właśnie taka cudowna karta zrozumienia, miłości, partnerstwa, bycia razem, budowanie czegoś wspólnie. Zanim zaczniemy właśnie budować coś razem, spróbujmy to poczucie bezpieczeństwa mieć sami ze sobą. Zaakceptujmy po prostu wszystko, co tam w nas jest. I to trudniejsze, te cienie i te blaski nasze, zauważmy, ile właśnie mamy różnych dobrych rzeczy. Ile mamy takich niesfornych, które
nie są jakimiś schematami akceptowalnymi na zewnątrz, ale właśnie takie są niekonwencjonalne. Uznajmy, że są. Polubmy to, co mamy. Poczujmy się po prostu z tym w takim zaufaniu, że jesteśmy obdarzeni różnymi przymiotami i to stanowi o nas właśnie to, że jesteśmy tacy, a nie inni. To, że jesteśmy tak skomponowani. To takie nasze linie papilarne. To taka nasza inność właśnie. Zaakceptujmy to. I poczujmy się z tym dobrze. Z tą różnorodnością w nas. I w tym momencie myślę, że zaczniemy się tak bardziej harmonizować. Przez tą właśnie akceptację. Poczujemy taką lekkość, bo odpuścimy sobie to, że nie jesteśmy właśnie może wszechwiedzący, że nie wszystko umiemy, że może chcieliśmy coś konkretnego umieć, ale nam nie wyszło, albo że podjęliśmy się czegoś, ale nie sprawdziliśmy się w tym do końca. No pozwólmy sobie na to. Po prostu uznajmy, że może nam się coś nie udać. Mówię taki tutaj językiem prostym o nieudawaniu się, ale to nie znaczy, że ma się nam coś nie udać. Po prostu bardziej mi chodzi o to, żebyśmy porozumieli się ze sobą w tej kwestii, że no, czegoś możemy nie wiedzieć, czegoś możemy nie umieć. Pozwólmy sobie na potknięcia. I jak na to sobie pozwolimy, i spojrzymy na to z innej perspektywy, że każde potknięcie, każde nieudane coś ćwiczy nas, doskonali w czymś, na przykład w jakiejś niezłomności, żeby podjąć próbę jeszcze raz. I dzięki temu właśnie, że tak idziemy cały czas do przodu, że jesteśmy w drodze, że jesteśmy nieustępliwi, że jesteśmy cierpliwi, że wiemy, że pewne rzeczy przychodzą z czasem, pozwalamy sobie na to, to jesteśmy też tacy pełni zaufania. I właśnie tacy jesteśmy bardziej w zgodzie ze sobą. Akceptujemy siebie, ufamy sobie, bo mamy taką dużą samowiedzę o tym, co jest w nas. Niezależnie od tego, jak to oceniamy. Może właśnie to daje nam takie duże zrozumienie, że ta niedoskonałość jest w ogóle we wszechświecie, że nic nie jest ani równe, ani proste, że wszystko jest jakieś. I dzięki temu właśnie, że w sobie zrobimy tę przestrzeń na to zrozumienie, to myślę, że łatwiej nam będzie zrozumieć tego drugiego kogoś, kto jest obok nas. To jest właśnie ta karta dwóch kielichów. To jest ta wzajemność, to zaakceptowanie siebie nawzajem. Nie tylko siebie postrzegamy właśnie z taką miłością i czułością, ale też wtedy umiemy postrzegać, dostrzegać to wszystko w drugim człowieku. Stajemy się też bardziej otwarci na miłość. I jest taki cudowny przepływ. I jest to właśnie takie bezpieczne miejsce, takie gniazdo, które możemy zbudować dzięki temu. Dzięki temu, że mamy przestrzeń, jesteśmy otwarci, jesteśmy tolerancyjni, empatyczni wobec siebie i wobec drugiego kogoś. I to jest właśnie możliwość zbudowania takiego bezpiecznego miejsca w konkretnej przestrzeni, z konkretnym kimś. Jak odnajdujemy to bezpieczeństwo w sobie. Jak ufamy światu, że sprzyja nam, że wszystko, co się dzieje, dzieje się po coś. I takie zaufanie właśnie wszechświata pokazało się w tej karcie tego sądu Bożego. To jest właśnie taka ochrona nieba.
które dba o nas, bo chce, żeby właśnie ta ziemia była pełna szczęśliwych ludzi, żeby oni mogli czuć się tutaj dobrze, jak w raju, bezpiecznie. Ale ten raj zależy od nas, bo wszystko to, co mamy w sobie, tym emanujemy na zewnątrz. I myślę, że najbliższy czas to będzie właśnie takie budowanie takiego domu i bezpieczeństwa w sobie, żeby móc zbudować je z kimś konkretnym. I pokazała się tutaj też przepiękna karta trzech buław, która jest konkretnym działaniem, bo buławy to jest ogień, to jest ten zapał, który teraz czujemy w przyrodzie. Wykorzystajmy tą energię. I właśnie z takim cudownym przeświadczeniem, że wszystko będzie dobrze, że wszystko jest po coś, że wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Budujmy niezłomnie to bezpieczeństwo i zaufanie do siebie, w sobie. I budujmy też z miłością i czułością te nasze piękne relacje. Budujmy miłość wokół siebie poprzez to, że kochajmy samych siebie, takich, jakimi jesteśmy. Że kochajmy wszystko, co mamy wokół siebie. Zauważajmy tą różnorodność, akceptujmy ją. I cieszmy się z tego, że nie jesteśmy perfekcyjni. Że jesteśmy niedoskonali, bo to stanowi o naszej tożsamości. To właśnie pomieszanie tego wszystkiego, co w nas jest, tych cieni i blasków. A te wszystkie odgłosy, które w ogóle tutaj są blisko nas, to jest właśnie ta przyroda, która trochę zwariowała, która właśnie usiłuje zbudować takie bezpieczne miejsce. Takie cudowne miejsce, w którym każde stworzenie będzie czuło się jak u siebie. Będzie mogła być sobą w tym miejscu. Będzie mogła być swobodna. Będzie mogła być szczęśliwa. I życzę Wam wszystkim, kochani, żebyście odnaleźli w sobie takie szczęśliwe miejsce, i żebyście mogli budować je z kimś konkretnym. Żebyście emanowali taką energią zapału do życia, budowania, tworzenia czegoś. W przeświadczeniu, że tacy, jacy jesteśmy, jesteśmy najlepszą wersją siebie. Odkryjmy takich siebie prawdziwych. I czujmy się ze sobą dobrze. I twórzmy wokół siebie szczęście i bezpieczeństwo. Do usłyszenia, kochani.